Czy zabiegi na włosy, których nie poleciłabym jako trycholog? Nie poleciłabym osocza bogatopłytkowego na skórę głowy przy niskich płytkach krwi, to jest poniżej 250 tysięcy, bo ten zabieg nie ma wtedy sensu. Nie będzie on miał sensu również przy niskich parametrach żelaza. A co najważniejsze osocze bogatopłytkowe może wręcz zaszkodzić, jeśli masz choroby autoimmunologiczne takie jak Hashimoto, Grace, Bassettowa, Celiakia, łuszczyca czy łosienie plackowate, bo może wręcz nasilić proces łosienia. Nie poleciłabym również keratynowego prostowania włosów i nanoplastii, jeśli masz łupież, nadmierne przetłuszczanie lub swędzenie skóry głowy, nie mówiąc już o problemach typu łojotokowe zapalenie skóry czy łuszczyca, ponieważ szampony lecznicze zalecane na te problemy mogą wypukiwać efekt po zabiegu, a znów delikatne szampony zalecane po tych zabiegach nie będą wystarczające do pielęgnacji skóry problematycznej, a dodatkowo sam zabieg może nasilić problem podrażnienia, swędzenia, zaczerwienienia skóry głowy, a nawet łuszczenie, co zostało opisane w publikacjach naukowych. Nie poleciłabym również przedłużania włosów, jeśli wypadają Ci włosy lub cierpisz na łysienie androgenowe, bo to tylko pogłębi Twój problem i dobry specjalista nigdy nie powinien tego robić w takich przypadkach. A jeśli spodobał Ci się ten film, polub go i obserwuj mnie po więcej takich nagrań i oczywiście podaj dalej.